Być może już od sierpnia nie będziemy musieli płacić przynajmniej za pierwszą godzinę parkowania. Od stycznia tego roku Bielska Straż Miejska nie zajmuje się już sprawdzaniem, czy kierowcy uiścili opłatę w parkometrze. Obowiązek ten przejęła firma Intel Park. Zamiast strażników w strefach pojawiły się panie, pracownice Intel Parku, które przy pomocy specjalnych urządzeń sprawdzają, czy kierowca uiścił opłatę. W przypadku stwierdzenia braku opłaty wypisują mandat, a właściwie zawiadomienie o konieczności zapłacenia kary. Egzekutorem należności jest Miejski Zarząd Dróg. Nieuiszczenie kary w terminie 14 dni powoduje określone skutki administracyjne. Jednak już w lipcu kończy się umowa pomiędzy miastem a firmą Intel Park. Parkomaty przejdą na własność miasta. Prezydent chce, aby pobieraniem opłat zajęły się dotowane obecnie przez miasto instytucje charytatywne. W ten sposób dochód ze stref mógłby zostać przeznaczony na pomoc dla potrzebujących. Ponadto w strefach znajdzie zatrudnienie kilkanaście osób, które będą sprawdzać uiszczanie opłat, a także pomagać przy parkowaniu odwiedzającym Bielsko nieposiadającym kart parkomatowych gościom. Według nowego projektu pierwsza godzina parkowania w strefie byłaby bezpłatna. Chodzi o to, że powstały duże, potężne sklepy wielopowierzchniowe na terenie miasta z darmowymi parkingami. Mają one tam nawet po 1000 miejsc parkowania i tam parkuje się za darmo. Chcielibyśmy, ażeby zachęcić naszych mieszkańców do tego, by przyjeżdżali do centrum i w centrum robili zakupy, żeby to było niejako w sposób pewnej rekompensaty, a równocześnie zachęty dla tych mieszkańców, żeby przyjeżdżali do centrum, w centrum robili zakupy. Mam nadzieję, że to przyczyni się do tego, że nasi kupcy odczują to po prostu większą ilością klientów. Pomysł musi jeszcze otrzymać pozytywną opinię komisji, a potem zostać przyjęty przez Radę Miejską. Niewykluczone, że projekt będzie poddany pod głosowanie już w maju.